Wśród policjantów zajmuje szczególne miejsce i traktowany jest na specjalnych warunkach, a akcjami, w których najczęściej bierze udział, są akcje z udziałem dzieci. Sznupek, czyli policyjna maskotka, przyszedł na świat 5 grudnia 2003 roku w Katowicach. Dziś został oficjalnie przekazany rybnickim policjantom. Miasto Rybnik od dzisiaj ma oficjalnie nowego mieszkańca. Jest niebieski, ma niebieską czapkę policyjną i choć wygląda jak policjant, to tak naprawdę prawdziwym policjantem nie jest. Sznupek już ma lat 14, bo w roku 2003 się narodził jako maskotka śląskiej policji. I do dziś jest ulubieńcem dzieci. Towarzyszy policjantom na spotkaniach profilaktycznych, podczas których uczą najmłodszych zasad bezpieczeństwa. A Sznupek na pewno pomaga oswoić dzieci z nami, z policjantami. No jednak mundur robi takie czy inne wrażenie. Sznupek będzie uczył tego, co na drodze, tego jak się zachować. Będzie rozweselał przy okazji ucząc. A nie od dziś wiadomo, że nauka poprzez zabawę przynosi najlepsze efekty. Trzeba uważać na auto. Uważać na auto. Popatrzeć w lewą i prawą stronę. Popatrzę na lewo, prawo i lewo jeszcze raz. Kocham dzieci. I chcę im pomóc w bezpieczeństwie dróg. Jeśli będą miały jakieś pytania, mogę im wytłumaczyć, a przede wszystkim zabawiać. Sznupka rybnickiej policji przekazała Fundacja EDF Polska i choć Sznupek jest tutaj nowy, to już świetnie się zaklimatyzował.